dwa ciągniki, które użytkujemy głównie w gospodarstwie, czyli ten duży oraz ciągnik do oprysków i siewu nawozów, są wyposażone w system pełnej nawigacji oraz sekcją kontrol, co umożliwia nam sterowanie oraz zaoszczędzenie towaru czy też produktów na gruntach. Na większych połaciach pól używamy pełnej automatyki skrętu, czyli ciągnik robi wszystko sam na nawrotach. W zasadzie operator musi tylko kontrolować, czy wszystko jest w porządku. Mieliśmy kiedyś taką sytuację u klienta, siejąc buraki. Klient dostarczył nasiona na pole, zasypaliśmy siewnik i klient został jeszcze całe opakowanie buraków do siewu. Ja mówiłem, że nie będą potrzebne, bo tutaj siewniki, wszystko jest sterowane pod nawigację z precyzją co do centymetra. No i po zakończeniu siewów klient stwierdził, że na pewno tam będzie brakować, po czym stwierdziliśmy, że trzeba jeszcze opróżnić siewnik, bo tyle nasion zostało po prostu z tego całego siewu, na co klient zdziwiony, ale z uśmiechem stwierdził, że w takim wypadku siew ma za darmo. Pierwszą nawigację, którą zakupiliśmy do ciągnika, który był poprzednikiem tej nowej ósemki, ogólnie twierdzę, że spłaciliśmy ją w pół sezonu, czyli oszczędność jest bardzo duża. W chwili obecnej użytkujemy tą nawigację, bo jest przenośna, w tym mniejszym ciągniku do pryskania. Zarabia dla nas, a nie na siebie. Wykonując pracę u klienta, mamy możliwość udostępnienia tych danych klientowi poprzez szybkie podpięcie pendrive'a oraz zrzucenie pliku w odpowiednim formacie na ten nośnik. I klient ma do tego dostęp oraz może wrzucić też to na swoje maszyny i później użytkować mapy czy też ścieżki, którymi my jeździliśmy wcześniej.